Adam Rogucki, Rzecz o Nieruchomościach. Moim gościem jest dzisiaj pani Marlena Kosiura, ekspertka portalu inwestycjewkurortach.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o rynku kondo, co słychać w tych bardzo trudnych czasach. No, z różnymi kryzysami mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, ale ten jest chyba bezprecedensowy, ponieważ odciął możliwość korzystania fizycznego z pewnego rodzaju nieruchomości. Stoją galerie handlowe, stoją hotele, kondo hotele. Niby biura są otwarte, ale cała Polska jest na home office i turystyka. Turystyka zamarła, a to jest paliwo napędzające kondo hotele. Jak ta sytuacja teraz wygląda? Czy można powiedzieć, że można mieć taką nadzieję, że w wakacje, kiedy miejmy nadzieję, ten lockdown zostanie zdjęty, Polacy, nie wiem, ruszą właśnie w Polskę, a nie za granicę i to w jakiś sposób pomoże rynkowi? No, sytuacja chyba nie będzie niczym zaskakującym, jak powiem, że wygląda tragicznie w branży turystycznej. To branża, która pierwsza przyjęła te skutki pandemii na siebie i nadal z tym się boryka. Natomiast jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to szczerze mówiąc to trochę mimo wszystko wróżenie z kuli. Tak, jakby to też taka opinia, którą wielu ekspertów dzisiaj powtarza, ale tak naprawdę jest. Mamy badania, które w ostatnich tygodniach są robione przez różne firmy badawcze, firmy związane z rynkiem hotelowym i z tych badań jakby wieje optymizmem. Absolutnie Polacy chcą wyjechać, są zmęczeni siedzeniem w domu i jakby czekają, jak tylko będzie możliwość, żeby wyjechać. I naprawdę te liczby z tych ankiet mniej lub bardziej złożonych są takie pozytywne, bo między, nie wiem, 60 a 80, nawet 90% Polaków twierdzi, że absolutnie chce wyjechać. Nawet w niektórych analizach mimo świadomości zarażenia koronawirusem. Więc jakby widać, jak bardzo ta kwarantanna odcisnęła piętno też na psychice nas wszystkich i gości. Ale jakby te optymistyczne chęci wyjazdu to jedno, a realia to zupełnie coś innego, bo wiadomo, że między deklaratywnością jakby wyjazdów, a tym, że te wyjazdy zrealizujemy, jest jeszcze długa droga. Nie wiemy, co się do wakacji wydarzy. I teraz z pozytywnych tych takich przewidywań, że faktycznie Polacy wyjadą, zaczynamy wchodzić w szczegóły. No i tu oczywiście cała branża hotelowa pracuje już nad tym, żeby się zastanowić, w jaki sposób przygotować obiekty hotelowe, w ogóle wszystkie obiekty noclegowe na te nowe wyzwania jakby tej rzeczywistości postpandemicznej, ale myślę, że większym wyzwaniem będzie samo zapanowanie nad grupą turystów, być może tłumami w kurortach, bo to jest tak naprawdę dosyć trudny orzech do zgryzienia też dla władz samorządowych, prawda? No, jeżeli mamy zakazane zgromadzenia publiczne typu koncerty, imprezy masowe, nie tylko w Polsce, ale na świecie, w tej chwili jakby trwają cały czas dyskusje, kiedy to można odmrozić, ale nawet ostatnie decyzje czy zalecenia WHO dla UEFA były takie, żeby igrzyska Euro przełożyć wręcz z 2021 roku na później. Więc to pokazuje, jak bardzo duża jest niepewność. No i teraz, jeśli jakby zakazane jest nawet na świeżym powietrzu gromadzenie się tłumów, to trudno sobie wyobrazić, jak mamy zapanować nad tym ruchem na plażach i deptakach w kurortach, prawda? To jest spore wyzwanie. Spróbujmy spojrzeć na ten rynek kondo z takich dwóch perspektyw, ponieważ pierwsza to są obiekty, które już działają od jakiegoś czasu, przyjmowały gości, czyli ci wszyscy, którzy kupili sobie apartament w takim obiekcie, mogli na tym zarabiać. I jak to teraz wygląda? W ostateczności taki hotel może nawet splajtować. No i teoretycznie mamy nieruchomość w ręku, no ale co z tego? No scenariusze są oczywiście dziesiątki, jak nie setki. Właściwie mówię, że ten rynek kondo w Polsce do tej pory i tak był na tyle skomplikowany, bo jeśli chodzi o systemy wypłaty zysków czy zarządzania, to naprawdę
właściwie każdy obiekt miał swój model, więc można było się doktoryzować albo nawet profesurę robić na złożoności tego rynku do tej pory. Natomiast co dalej, dokładnie tak samo różnie może być. No, będą obiekty, które jeśli dobrze prosperowały, były dobrze biznesowo ułożone, prawdopodobnie ruszą. Będą obiekty, które się już nie otworzą i wtedy oczywiście właściciele tych pokoi, apartamentów też będą mieli wiele ścieżek wyjścia z takiej sytuacji. Oczywiście wyjście pod tytułem sprzedam apartament będzie raczej niemożliwe, bo wiadomo, że trudno będzie znaleźć chętnych na zakupienie takiego apartamentu, ale w sytuacji, kiedy to są budynki bardziej apartamentowe, a nie klasyczny pokój z hotelami, to wiadomo, że jakby samodzielność tych lokali jest dużo, dużo większa, no i można się zastanawiać, co z tym dalej zrobić, tak, wynajmować samemu, szukać nowego operatora. Tu jeszcze jakby dosyć złożoną sytuacją jest to, że często w obiektach hotelowych, kondo hotelowych, tych zaprojektowanych jakby zgodnie ze sztuką hotelarską, było dużo części wspólnych, czyli baseny, akwaparki, restauracje. Te części wspólne często należały, zostawały w rękach dewelopera czy operatora i też no, właściciele, nawet gdyby zakładali możliwość wydzielenia się, odłączenia jakby od tej firmy, która do tej pory zarządzała obiektem, no to w jakiś sposób będą musieli się z tym właścicielem restauracji, basenu po prostu porozumieć, tak, żeby dalsza była możliwa, dalsza współpraca. Więc faktycznie jest to problem złożony. Ja mówię troszkę wszystkim, którzy w jakiś sposób patrzyli na rynek kondo hoteli wyłącznie przez negatywny pryzmat, to widzę, że teraz się pojawiają takie komentarze, że no tak, że to jest gwarancja, chyba gwarancja w topy w tej chwili. Natomiast niestety kondo hotele, jeśli chodzi o generowanie przychodu, są w tej chwili dokładnie w takiej samej sytuacji jak hotele. To już nie ma znaczenia, czy to jest kondo hotel, czy hotel. Natomiast jakie będą scenariusze? No, to będzie zależeć wiele od właścicieli, od tego, kiedy ta turystyka ruszy, prawda? A jakie teraz płyną sygnały z rynku? Czy dochodzi do renegocjacji umów? Jest presja na to, żeby... Pewnie jeżeli ja zainwestowałem taki pokój i miałem tam obiecany jakiś zwrot, no chciałbym go pewnie dostawać cały czas. Tak, aczkolwiek no, jakby ja też zresztą to przewidywałam i tak trochę potwierdzają deweloperzy czy operatorzy tych obiektów, że zachowania właścicieli są bardzo różne, dlatego że o ile jesteśmy w stanie przewidzieć pewne zachowania, nie wiem, tłumu, tak, i to jest jakby zbadane socjologicznie, to w przypadku takich obiektów, mimo tego, że mamy pewien tłum, czyli na przykład 300 właścicieli, to jednak każdy z tych właścicieli zachowuje się w sposób inaczej, inny i troszkę w innej sytuacji jest, tak, właścicielami, inwestorami, którzy kupowali takie pokoje, apartamenty w kondo hotelach, często były osoby zupełnie jakby niezwiązane z turystyką, poza branży nieruchomości, traktowały to jako produkt inwestycyjny, bo na przykład miały dobrze prosperujący biznes w zupełnie innej branży i ten biznes dobrze działał, nie wiem, pół roku temu, a teraz może się okazać, że ich biznes, jakby ich zamożność też stanęła pod znakiem zapytania i właściwie na przykład będą chcieli w jakiś sposób, czy zaczynają nerwowo reagować, będą chcieli wyjść, więc te reakcje faktycznie są bardzo, bardzo różne. Są właściciele, którzy rozumieją sytuację, wiedzą, że właściwie niewiele można w tej chwili zrobić oprócz czekania i przygotowywania się na ewentualne ruszenie nowe, jakby z nowym sezonem po otwarciu. No ale są też tacy właściciele, którzy zaczynają w sposób dosyć, powiedziałabym, nerwowy, domagać się wypłaty zysków, straszyć deweloperów i to w sumie nie dziwi, bo zachowania ludzi w tak kryzysowych czasach są też bardzo skrajne. Pewnie pewna część właścicieli takich apartamentów będzie chciała szybko wyjść z inwestycji zmuszona okolicznościami. Czy to jest dobry moment na łowienie takich okazji? Mówimy oczywiście o tych obiektach, które funkcjonują, mają jakąś historię. Znaczy myślę, że właściciele nie będą skłonni chyba za bardzo schodzić ze stawek, jeśli chodzi o sprzedaż takich nieruchomości. Przynajmniej ja to tak na ten moment widzę, bo jeszcze tego spadku cen w nieruchomościach też za bardzo nie widzimy. On zapewne nastąpi, ale też nie sądzę, żeby to były jakieś, przynajmniej jeśli chodzi o kurorty, duże spadki. Więc na pewno w pierwszej fazie te ceny ewentualnych wystawionych do sprzedaży apartamentów i pokoi nie będą jakoś kuszące
dla łowców okazji. No oczywiście dużo też zależy od tego, jak sytuacja się rozwinie i w jakiej kondycji był ten hotel, bo wiadomo, że nowy inwestor, który wchodzi, on na pewno dokładnie sobie, a przynajmniej mam taką nadzieję, zmapuje te ryzyka jakby zakupienia takiego lokalu, czy obiekt w przyszłości jest w stanie dobrze funkcjonować. A druga część rynku kondo hoteli to są te obiekty, które są w budowie, właśnie czy są w budowie, których przyszłość zależy od tego, czy są kupcy i wpłacają pieniądze na dalsze inwestycje. Co tutaj się może wydarzyć? Przede wszystkim z punktu widzenia inwestora tutaj nie ma czegoś takiego jak rachunek deweloperski zamknięty, tak? I te pieniądze jakby nie wrócą do nas, nie są gwarantowane, kiedy na przykład budowa stanie i inwestor splajtuje. I myślę, że niestety właśnie te osoby, ci inwestorzy są w najgorszej sytuacji, bo jeżeli inwestycja jest na wczesnym etapie budowy albo nawet już jest, nie wiem, w stanie surowym, ale jest jeszcze niewykończona, to ilość środków potrzebna na wykończenie tego budynku, uruchomienie go jest nadal ogromna, a niestety zdecydowana większość, ja myślę, że nawet tak około 80% będących w budowie bądź planowanych obiektów kondo hotelowych z założenia była finansowana z wpłat klientów. Jeśli tych wpłat nie będzie, to trudno sobie wyobrazić, że ta budowa dalej się będzie posuwać, zwłaszcza, że niestety cała branża hotelowa i turystyczna w bankach, mówiąc kolokwialnie, świeci się na czerwono, więc uzyskanie na przykład kredytu w banku na dokończenie takiego kondo hotelu jest praktycznie niemożliwe w tej chwili. Więc ci kupujący są w trudnej sytuacji. Ja myślę, że no też pewnie tu będzie potrzeba jakichś no, dużych negocjacji, rozmów, zastanowienia się wspólnie z deweloperem, jak z tego wyjść, ale zakładam też, że pojawią się na rynku podmioty, które być może będą zainteresowane przejęciem takiego obiektu i jego dokończeniem, bo jeśli to były na przykład atrakcyjne bardzo działki, nie wiem, w kurortach, w pierwszej linii zabudowy, to być może dla funduszy inwestycyjnych, które w tej chwili no, też wyjdą na okazyjne zakupy w branży hotelowej, to będzie jakby fajny projekt do przejęcia. Nawet dokończenia go już niekoniecznie w modelu kondo, bo zresztą do tej pory na polskim rynku też takie obiekty funkcjonowały, gdzie jedynie część pokoi była sprzedawana w systemie kondo, a cała reszta była po prostu klasycznym hotelem w rękach jednego właściciela, więc być może te niedokończone też pójdą tą drogą. I na koniec chciałem zapytać, ponieważ, jak wspomniałem na początku, nie jest to pierwszy kryzys, on jest trochę inny, ale właśnie jak ta branża wyglądała przed i jeśli mówimy o tym kryzysie 10 lat temu? No 10 lat temu rynek kondo w Polsce właściwie dopiero się rodził, bo pierwsze inwestycje zaczęły na przestrzeni tam 2009, 10, 7 funkcjonować, więc to był zupełnie początek w kondo hotelach. Natomiast ta branża oczywiście się mocno rozwijała, ale ja myślę, że to, co się wydarzyło w wyniku pandemii, to właściwie dla branży jest tylko pewne skrystalizowanie tego, co już się działo. Sprzedaż, jeśli chodzi o lokale w systemie kondo, właściwie zwolniła już w zeszłym roku, to tak w okolicach lata. Jesienią była kampania, którą wszyscy obserwujący jakby rynek nieruchomości i tych kondo hoteli pamiętają, czyli ostrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz KNF-u, wskazujące na ryzyko inwestowania w tego typu nieruchomości. I to niestety był ruch, który jakby jeszcze bardziej pogłębił pewną niechęć inwestorów, więc ten rynek i tak w pewnym momencie już jakby był dosyć nasycony i dosyć trudny do zdynamizowania. No teraz właściwie myślę, że trudno będzie przekonać przez długi czas inwestorów, żeby kupowali lokale oparte na zarabianiu na turystyce. O ile jeszcze mieszkania takie klasyczne, wakacyjne w jakiś sposób się bronią, bo one jednak dają pewne pole manewru dla właściciela, chociażby, nie wiem, samodzielne korzystanie z lokalu, no to jednak obiekt hotelowy działa na troszkę innych zasadach i myślę, że to zaufanie inwestorów na dosyć długi czas zostało mocno zachwiane. Bardzo dziękuję za rozmowę i za informację. Moim gościem była pani Marlena Kosiura, ekspertka portalu inwestycje w kurortach.pl. Dziękuję bardzo.